To nie jest konflikt, absolutnie to nie jest konflikt i dalej jestem w przekonaniu tym, że ma to być tylko jak gdyby pokazanie, żeby starostwo powiatowe doceniło wreszcie tą służbę zdrowia naszą. Ja nie wiedziałem, że jest pikieta. No, przyjąłbym za normalne, że przyszła pikieta pod budynek, przyszła do starosty z jakąś petycją, z jakimś żądaniem. Ja te żądania, o których wspomniałem, znam nieoficjalnie z zawiadomienia komendanta, który przyszedł zawiadomić mnie, że tu będzie pikieta i poinformował mnie, jakie są jak gdyby motywy tej pikiety. Znaleźliśmy się w bardzo ciężkiej sytuacji, naprawdę ciężkiej. Mieliśmy ostatnio dyrektora, który był naszym pracownikiem, naszym kolegą, awansował, wybrali go, starostwo go wybrało jako pracownika, który poradzi sobie z naszym ZOZ-em. Teraz nagle, kiedy zaczęła się sytuacja taka w miarę normalizować, no bo wiadomo, nie jest nigdzie w tej chwili lekko, nie jesteśmy aż tak zadłużonym ZOZ-em jak Sanok, jak inne takie szpitale, jesteśmy no jak każdy w tej chwili ZOZ. No i w tej chwili, kiedy już naprawdę wydawało się, że jest dobrze, nagle pan starosta nagle zadecydował, że pan dyrektor nasz jest dyrektorem, który sobie nie radzi. No i zdjął go bez naszej wiedzy, bez naszej zgody. Ta sytuacja w tej chwili, taka destabilizacja w takim momencie, no jest niekomfortowa. Nie tylko dla po prostu ogólnie wszystkich mieszkańców. Ja dziś tu występuję w imieniu podopiecznych naszej fundacji, którzy mieszkają na tym terenie, dla których dobry szpital to jest być albo nie być bardzo często. Co ciągle było to takie zaostrzenie, że tego nie trzeba, tamtego nie trzeba, SOR-u nie trzeba, wystarczy izba przyjęć. Myślę, że trzeba, dlatego że nigdy nie wiemy, co będzie w przyszłości. Narodowy Fundusz Zdrowia co roku stawia jakąś poprzeczkę. Od 2007 roku był oddział ratunkowy, funkcjonował, potem nam go zamknięto, ponieważ nie spełnialiśmy warunków, bo nie było OIT-u. Tomograf do 7 stycznia tego roku mógł być w dostępie 30 km. 7 stycznia tego roku weszła ustawa, że tomograf musi być w dostępie, czyli w miejscu, w danej jednostce szpitala, w strukturze. Jest tomograf, cieszymy się bardzo. Nasi pacjenci już mieli wykonane takie tomografie i myślę, że naprawdę jest czego pozazdrościć ludzkiemu szpitalowi. Sprzętu, lekarzy, funkcjonowania, tego co będzie, myślę, że będzie wszystko dobrze. Rozminęliśmy się jak gdyby w stosunku do oczekiwań. Dyrektor nie do końca rozumiał chyba, co my chcemy, albo nie chciał rozumieć, czego my oczekujemy i nie chciał współpracować w tym zakresie naszych oczekiwań. My podjęliśmy decyzję zgodnie ze swoimi kompetencjami, czyli zarząd powołuje, odwołuje dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Nie ma w tych kompetencjach obowiązku konsultowania tego z opinią publiczną. Zarząd, powołując kogoś na stanowisko, równocześnie jak gdyby ma odpowiedzialność za tę osobę i co ta osoba czyni. Tutaj wszystkie obiektywne czynniki wskazywały na to, że oprócz pozytywnych działań, które dyrektor podejmował, są poważne zarzuty, które się pojawiły, czyli negatywna ocena pracy SPZOZ-u, zaległości finansowe, nieregulowanie bieżących płatności w stosunku do dostawców, czyli zobowiązania wymagalne ponad wszelką miarę i również negatywnie oceniliśmy realizację projektu w sensie płatności, czyli wystąpiła dodatkowa nieprzewidziana płatność z tytułu pożyczki, która musiała być zaciągnięta w kwocie 100 tysięcy złotych. My tego nie kwestionujemy i tutaj broń Boże, żeby to nie wyglądało tak, że bronimy dyrektora. Pierwsze występuje się o opinię do Społecznej Rady Szpitala, a z tego co ja się orientuję, taka procedura nie została spełniona. No i trzeba było pomyśleć, czy w tym czasie teraz na przełomie jakby końca roku taką rzecz wykonać, a nie dopiero przykładowo na początku stycznia. Mamy dyrektora pełniącego obowiązki do czasu konkursu. My nie wiemy, co będzie jutro. Ludzie w tej chwili, każdy się boi o swoje miejsce pracy. Taka jest w tej chwili sytuacja, że no jest więcej ludzi takich, gdzie pracuje jedna osoba w rodzinie, muszą sobie jakoś radzić. Mi się wydaje, że to jest główna przyczyna tego wszystkiego.